gotowy do skoku? Dobrze. Pamiętaj, że możesz przenieść siebie i kilka drobiazgów, które są dla ciebie ważne. Okej. Zamknij oczy. Wyobraź sobie cel. Przywołaj go. Sprawdzanie identyfikatora. Zgodny. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do chwili wyjazdu. Dane zgodne. Witaj, Sam Porter Bridges. Pusty pojemnik z fałszywym identyfikatorem. Inaczej wabik. Przyda się na ludzi, którzy uwielbiają podkradać cudze przesyłki. Użycie broni dozwolone. Yeah.
No i proszę. Nasze ścieżki stają się drogami, sam. Widzisz swoje ślady? Kryją historię. Gdybyś był szpiegiem, zawaliłbyś misję. Ale nie jesteś, więc bądź z nich dumny. Są dowody na to, że istniejesz. Twórz kolejne dowody. Pokazuj ludziom, że tu jesteś. Daj im odwagę znów tworzyć wspólnotę. Rozbudowując sieć, pomagając swoim rodakom, wzmacniasz więź między nami wszystkimi i przecierasz dla nas nowy szlak. Sam, jeżeli chcesz, aby ktoś dokonał za ciebie dostawy standardowej, zostaw ładunek we wspólnej skrzynce. Jeżeli jakiś inny kurier zechce ci pomóc, przesyłka trafi do celu i będzie czekać w okolicznym magazynie.
Przycufnę tu na chwilę.
Na pewno chcesz chodzić w tych butach sam? Będziesz się szybciej męczył. Albo co gorsza, zrobisz sobie krzywdę. Masz jeszcze jedną parę. Skorzystaj z niej. Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator Bridges. Sprawdzanie identyfikatora. Zgodny. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do wyjazdu. Ładunek zgodny. Dziękuję. Dostarczam ładunek. Dostarczam ładunek. Hej, miło ci widzieć. Dobrze, że nie kazałeś nam czekać. Nie zatrzymujecie. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie.
miód na moje serce. Użycie broni dozwolone. Thank you.
Co? Wszyscy na pewno docenią twoje poświęcenie. Thank you.
Noga za nogą.
Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator Bridges. Sprawdzanie identyfikatora. Zgodnie. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do służby. Jazd odkażania pożywnego. Nie puszczaj. Dane zgodne. Witaj, sam Porter Bridges. Dostawa jest w idealnym stanie. Na razie. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Co robisz, jest... To dokąd chcesz się udać?
Zamknij oczy. Przywołaj obraz celu. Nie wstydź się. Tak jak dawniej. O. No tak. Szybciej. Wybacz. Obudziłem cię. Dziś urodziny mamy. Rocznica naszego pierwszego spotkania. Sam, skorzystaj z terminala dostaw węzła jeziornego. Przyjemnej podróży. Sam, podsumowując, twoim zadaniem jest rozbudowanie sieci chiralnej z węzła jeziornego do południowego. W tym celu musisz wykorzystać schrony prepersów jako stację. Szczerze mówiąc, nie będzie łatwo. Fragile próbowała ich do siebie przekonać, ale wiesz, jacy oni są. Wielu z nich nie będzie chciało mieć do czynienia z UCA. Musimy udowodnić, że z nami będą mieli lepiej. Odkryj, czego potrzebują i co możemy im dać, i zapewnij im to. Załatw to, a być może do nas dołączą. Dobra, do dzieła. Lista zleceń jest w terminalu. Rozpoczynam skan przyjemnej podróży. Zatrzymaj i nie puszczaj. Znajdujesz się na terenie mułów. Idź szybko i cicho, bo jeśli cię zobaczą, jeśli cię złapią...
myśleć, że ich rodzice byli kurierami jak ty i ryzykowali życie, żeby zjednoczyć nasz kraj. A teraz ich spaczone dzieci wykonują tę pracę, nie mając pojęcia, co kiedyś znaczyła. To dla nich rytuał, dostarczanie, niezwyciężony nauk. I przyjdą do ciebie po następną działkę. Przyjemnej podróży. Użycie broni dozwolone.
Aktywuję identyfikator Bridges. Identyfikator Fragile Express zgodny. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do wyjazdu. Ładunek zgodny. Dziękuję. Dostarczam ładunek. Dzięki. Sam Bridges, tak? Słyszałem o tobie. Gość, który przemierza cały kraj, żeby na nowo połączyć ludzi. Doceniam twoją pomoc. Serio. Bez Fragile Express było naprawdę ciężko. Rzucę tylko okiem. Ha! Wow. Naprawdę o to zadbałeś? Dam znać Bridges, jak idzie weryfikacja. Dzięki. O czymś wiedział. Chodzi o Fragile. Mogłeś słyszeć, że pomagała terrorystom, że nie dbała o to, czy komuś stanie się krzywda. Ale to jakieś bzdury. Narażała życie, żeby dostarczać nam potrzebne rzeczy. To absolutna bohaterka. Słuchaj, urodziłem się w tym schronie. Znam tylko świat w obrębie tych ścian. Kiedy ludzie mówią o Ameryce, nie wiem, co sobie wyobrażać. Ale jeśli dzięki Cupidowi połączę się z innymi, nie będę musiał. Pewnie. Chcę dołączyć do UCA. Chcę odkryć, co mnie ominęło. Poza tym, moja drukarka 3D będzie mogła drukować chiralnie. Jeśli moduł Evo zadziała, powinien mi pozwolić replikować zarchiwizowane przedmioty. Kawałek po kawałku odbudujemy Amerykę. Tymczasem mogę sprawdzać przez sieć, co się dzieje w miastach, namierzać muły i terrorystów. To tak, jakbyś w jednej paczce przeniósł mi cały świat. Dzięki, Sam. Powtórzmy to kiedyś. A, tak. Mam dla ciebie maleństwo do przetestowania. Autorską jednostkę wspomagającą. Na symulacjach działa jak złoto. Teraz czas na test polowy. A jeśli tobie ułatwi pracę, tym lepiej. Sam, egzoszkielet na nogi może znacznie zwiększyć twoje fizyczne możliwości. Ten konkretny model zaprojektowano z myślą o dźwiganiu. Wzmacnia stawy. Egzoszkielet sam w sobie daje ci całkiem sporo, ale dodatkowo możesz również ręcznie zwiększyć jego moc. Wypróbuj swój nowy gadżet. Nie będziesz zawiedziony. Dzięki za wszystko. Odwiedź mnie wkrótce. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji znajdziesz.
Dobra, jedna stacja preperska z głowy. Jeszcze dwie. No i w tym momencie skończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. I do zobaczenia w kolejnych. Cześć i czołem, polskim rosołem.